Święty Jan Apostoł w imieniu Boga dzisiaj do nas mówi dzieci. I my się możemy poczuć zwiedzeni tym takim infantylnym zwrotem. Oczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale Pan Bóg przez życie nie prowadzi nas za rączkę jak małe dzieci. Nie po to nam Pan Bóg dał dar wolności, która jest najwyższą emanacją ludzkiej godności, i nie po to ksiądz proboszcz w tej modlitwie przeczytał, że odrodzone dzieci, które odzyskały swoją nadprzyrodzoną godność, żeby potem nas jak dzieci przez to życie swoim Bożym paluchem przepychać. Mówię to nie tylko w kontekście samego daru wolności, który jest istotny, ale mówię to także w kontekście na przykład ciężkich chorób, które nas spotykają. Najgorszą naszą przegraną, i mówię to z punktu widzenia i bioetyka, i gościa, który od wielu lat prowadzi hospicjum, a teraz od kilku coś mi do głowy strzeliło i sam się zmagam z tym paskudnym glejakiem 4. stopnia. Najgorszą porażką, jaka by nam się mogła przydarzyć, to gdybyśmy sobie wyobrazili Pana Boga jako prymitywnego starca, który siedzi na chmurze i mówi: nie znoszę cię, nie podobasz mi się, będziesz chory, będziesz miał mutację nowotworu. Tak to nie działa. Nasze choroby są wynikiem tylko i wyłącznie biologii. Oczywiście z tej naszej krzywej, śmiertelnej biologii my sami przy pomocy łaski Bożej, bo Pan Bóg z każdego zła, a to jest niewątpliwe zło, jest w stanie wyprowadzić dobro, my współpracując możemy dźwignąć nasze człowieczeństwo. Ale to też tak nie działa automatycznie, że jak ktoś choruje, to natychmiast stanie się lepszy. Znam przynajmniej kilka bardzo popularnych osób, a nawet jedną bardzo wysoko postawioną, które zachorowały i publicznie o tym wiadomo. I wcale nie stali się lepsi. Bo jak się przez całe życie, jak w przypadku tego jednego człowieka myślę, nie współpracuje z Bożą łaską, to choćby nam się całe życie wywaliło do góry nogami w jednym momencie, nie będziemy się w stanie zmienić na lepsze. Otóż, moi Państwo, ja nie chcę także uprawiać cierpiętnictwa. Nie ma w jakimś sensie kapłaństwa, że to na pewno nie ma, bez współofiarowania siebie, bez cierpienia. Ksiądz proboszcz to na pewno najlepiej rozumie. Nie da się być pluszowym księdzem, dokładnie tak samo jak nie da się być pluszowym chrześcijaninem. Chrześcijaństwo stawia wymagania, ale to nie dlatego, żeby nas pognębić. Chrześcijaństwo i katolicyzm stawia wymagania, bo Pan Bóg wie, że my jesteśmy na tyle silni, że jesteśmy w stanie przez wszystkie te problemy godnie przejść. Stąd to podkreślanie godności i wolności. Ksiądz proboszcz już tak pięknie zachęcił do wspierania polskiego hospicjum, że ja nie muszę, ale jeszcze na koniec pozwolę sobie zalokować produkt. W każdym razie jestem ostatnio na nowo zachwycony darem ludzkiej wolności. Proszę, żebyście się w Kościele nie czuli zgnębieni, żebyście nie myśleli, że Kościół cały czas wam coś nakazuje albo zakazuje. Kościół daje nam światło, Ewangelia daje nam światło, które jest jasne, czytelne. Z tej Ewangelii wywodzi się całe kościelne nauczanie. Ale tak naprawdę w środku jesteśmy zupełnie wolni. Znaczy, zupełnie w tym sensie, że jeżeli wolność nie ma granic, to przestaje być wolnością, no bo nie ma gdzieś. Ale jeżeli sami sobie nie postawimy w sumieniu granic, to zaprzeczymy własnej wolności. Ale po co o tym mówię? Mówię o tym po to, żebyśmy się w końcu ucieszyli z bycia wolnymi w Kościele. Pan Bóg powiedział nam tak: dałem ci rozum, dałem ci sumienie, dałem ci bardzo jasne światło Ewangelii, dałem ci czytelne nauczanie Kościoła, ale do niczego cię nie jestem w stanie zmusić.
Po to dałem Ci wolność, bo Ci ufam, że udźwigniesz ten dar wolności. Te dwa światła mocne, Ewangelia i nauka Kościoła, one nie są oślepiające, bo gdyby były oślepiające, to by nam zabrały ten akt wolnej woli. Wszystko to, co najważniejsze, dzieje się tu, w sumieniu. Bardzo prosty przykład. Często mówimy, że może Kościół na coś pozwoli, a może nie pozwoli. Nie tędy droga. Może dość banalny przykład. Ostatnio, tak naprawdę nie wiadomo do końca po co, namieszano i pozwolono jeść mięso w Wigilię. No kto z nas je mięso w Wigilię? Chociaż teoretycznie możemy. Ja pokazuję przykład tej drugiej wolności. A my jesteśmy przywiązani do tej tradycji stuletniej i niepamiętnej i nie jemy. Co więcej, mówi się przynajmniej raz w roku spowiadać się, ale to jest minimum. A my dobrze wiemy, że to jest przynajmniej, to jest jakiś, jeżeli się chce prowadzić jakieś sensowne życie duchowe, no to jest jakiś dramat. Uważam, że dla dorosłej osoby takim sensownym czasem to jest ta nieprzekraczalna granica około 3 miesięcy. Po co znowu? Po co? Po to, żeby móc sobie samemu w sumieniu odpowiedzieć, czy mogę chodzić do komunii, czy nie, czy popełniłem grzech ciężki, który mam wyznać, czy nie, jak to podzielić na spowiedzi. Zobaczcie, że to jest trudne, ale jakie to jest piękne. Kiedy my się musimy na co dzień z tym naszym sumieniem mordować, zmagać. Katolicyzm to jest taki bardzo ekstremalny sport walki o godność naszą ludzką, o godność sumienia na co dzień. To jest taka walka na ugorze naszego sumienia. I może na koniec to, co Państwu bardziej pomoże teoretycznie, kiedy w waszej rodzinie albo wśród waszych najbliższych znajdzie się ktoś chory na nowotwór. Przede wszystkim nie tyle musimy go pocieszać, oczywiście nie załamywać, mówicie, z ciebie to już nic nie będzie. Tak czasem mówią lekarze, odstępujemy od leczenia i nie dają w ogóle wsparcia, ale mówić, nie bój się. Jestem z Tobą, będę z Tobą. Wszystko jedno, co by się miało stać, nigdy Ciebie nie zostawię. Ale żeby mieć siłę do czegoś takiego, to proszę Państwa, trzeba ćwiczyć bliskość. Rozmawianie z sobą o wszystkim, bycie blisko, przytulanie się, takie poczucie bezpieczeństwa. Ta bliskość, bardzo lubię porównywać bliskość i sumienie do mięśnia. Oba te mięśnie musimy ćwiczyć na te trudne czasy, kiedy będziemy poddani jakiejś presji, kiedy będziemy w tak zwanych sytuacjach granicznych. Dlatego nie bójcie się własnego sumienia. Ono, jeżeli jest wpatrzone w światło i pozwala się oświetlić światłu, nigdy nie wybierze błędnie. A jeżeli wybierze błędnie, to się samo zorientuje i zmieni postępowanie. Jesteśmy wolni. Ewangelia to jest wielka wskazówka, ogromna, ale nie obezwładniająca. Nauka Kościoła podobnie jest obowiązująca w sumieniu, ale nie jest w stanie tego sumienia po prostu złamać. Więcej, nigdy nie wolno łamać własnego sumienia. Zupełnie na koniec, jak powiedziałem, audycja będzie zawierała lokowanie produktu. Rzeczywiście będzie możliwość kupna tych moich dwóch książek. Jedna to jest Szału nie ma, jest rak. To jest taka bardziej bioetyczna książka dotycząca tych wszystkich kontrowersyjnych, bioetycznych spraw związanych z trwaniem życia osoby ludzkiej. Już nie chcę wymieniać od samego poczęcia, aż po kwestię eutanazji. Myślę, że dość takim sprawnym językiem napisana. A w drugiej książce jezuici próbowali ze mnie wycisnąć jakieś resztki duchowości. No, coś się podobno udało, ale jeżeli chcecie trochę bardziej mnie poznać i pomyśleć sobie, czy to jest tylko taki lancer, który wyskakuje na ambonę i przychodzi żebrać, czy to jest ktoś więcej,
to ta druga książka Życie na pełnej petardzie będzie także dla Państwa, bo znowu te dygresje mnie zabiją. Ani ciężka choroba, ani trudne położenie nigdy nas nie zwalnia z żadnych moralnych powinności, ani nigdy nam nie daje jakichś wyjątkowych uprawnień. Tego, moi Państwo, bądźcie pewni. I nie obraźcie się na nas, że tam w środku będą ulotki Puckiego Hospicjum. Ja do Państwa przyjdę, będzie dla mnie ogromnym zaszczytem, jeżeli na mnie poczekacie, ja będę mógł zrobić jakiś piękny wpis i podać każdemu z Państwa rękę, a tam będą w środku ulotki po to, żeby jeszcze tych, którzy nie byli uprzejmi, przekazać 1% na organizację pożytku publicznego, do tego namówić. Jeżeli macie jakieś tutaj swoje lokalne organizacje, to bardzo proszę. Ale jeżeli to ma trafić, przy całym szacunku dla ekologii, na przykład na rzekotkę drzewną, to rzekotka drzewna bez naszego 1% sobie poradzi. A Puckie Hospicjum nie. Bo to się dopina wszystko. Dopina się. Kłamałbym, gdybym powiedział, że jesteśmy pod lodem. To się dopina, ale na żyletki. Gdyby ktoś był w stanie zrobić stały przelew, gdyby ktoś był w stanie oddać 1%, błagam, byleby nie poszedł do budżetu. Ja jestem patriotą, ale jeżeli chodzi o podatki, to tak nie do końca ufam budżetowi. Bo zginię, bo zmarnuję się. A ja przysięgam, że nie ukradnę i nie zmarnuję. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen.